Czytamy na przykład
Pentecoa, Evanghelii și Pentecoa cu Cașa, Jerțipoviști în Așegovana, Pnii, Zavarte, Nașpan, Ujeu, Tregos, Samegovo, Creșrenia, Gde povieceau do gospodaja, tei gospodi, ktorý znala všem poškodovaným přes popravců, měj o ním staráně. Jak čítáme v Evangelii, Lukáša 10.
Gdania i zasłużyć na miano starannego oraz wiernego Bogu chrześcijanina i człowieka. Jednak nasuwa się dalsze pytanie. Czy dla osób poświęconych i poświęcających Bogu wszystko, co posiadają zgodnie z tym poświęceniem, jest właściwe zajmowanie się tak mało znaczącymi i przyziemnymi sprawami, jak troszczenie się o cielesne potrzeby?
tych słów, tak jak to wyjaśnia dalej brat Johnson, albowiem powołujemy się na słowa brata Johnsona, sługi pańskiego. To nie są moje słowa. To są słowa sługi pańskiego. I cytuję jego słowa. Słowo staranie jest często używane w znaczeniu zmartwienia, troski, niepokoju lub zakłopotania umysłowego i właśnie to miał na myśli apostoł, gdy powiedział: wszystko staranie wasze zrzuciwszy nań, iż on ma pieczę o was. Czy wrzućcie, złóżcie was wszelki niepokój i troski na niego, bo on ma staranie o was. A więc to tłumaczenie sługi pańskiego w sposób bardziej jasny i zrozumiały oddaje nam właściwe znaczenie naszego tekstu. Jest ono zgodne z najnowszymi przekładami Pisma Świętego. I chociaż brat Johnson nie mógł z nich korzystać, z tych przekładów wydanych niedawno, to jednak jest dokładna jego znajomość języka hebrajskiego pozwoliła mu na wiele lat przedtem określić prawdziwe znaczenie słów apostołów. Z tym, że jak w następie zaznaczyliśmy, dostrzegał on, że tekst ten ma podwójne znaczenie dla wszystkich poświęconych księcia. A więc zgodnie z zamierzeniem apostoła Piotra, jego słowa po prawnym znaczeniu napominają nas i zachęcają lud Boży żyjący w obecnym czasie, tak trudnym i niespokojnym, by wszystkie swoje troski i niepokoje związane z poświęceniem na czynienie woli Bożej włożyli na Pana i z ufnością i wiarą spoglądali
capitale cele, že zapomínáme niekedy o přiřečeniach zloženým Bohu i obowiązkach vôbec pravdy i vražd. Poviem, jak wielkie i subtelne kryją w sobie niebezpieczeństwo tego rodzaju przyjemności, tak bliskie na co dzień naszemu ciału, naszym cielesnym pragnieniom czy porządliwościom. Tym bardziej, że nie dostrzegając ich, skłonni jesteśmy te chwilowe sukcesy przypisać raczej własnej zasłudze i zdolnościom. Dlatego, drodzy braterstwo, w okresie względnej pomyślności bądźmy szczególnie czujni w naszym poświęceniu i wybierze, gdyż liczne przykłady z naszego życia, obserwacji i Pisma Świętego dowodzą, że w okresie dobrobytu i pomyślności człowiek łatwiej upada w różnego rodzaju pokusy niż podczas bolesnych prób, podczas których raczej skłonny jest szukać ratunku i opieki miłosiernego Boga i naszego Zbawiciela. Czytamy na przykład w Piśmie Świętym, że niektórzy pasterze narodu izraelskiego byli poddawani różnym doświadczeniom, tak dobrym, jak i złym, które miały wykazać ich przydatność w służbie dla Boga i Jego narodu wybranego. Ich doświadczenia pokazują, w jaki sposób doświadcza dzisiaj Bóg wybitne jednostki i klasy duchowego Izraela.
ultimă rânceală